Dzień dobry. Chciałbym Państwu powiedzieć dzisiaj troszeczkę o pewnych rzeczach, którymi zajmujemy się w naszym zespole na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i pewnym, powiedzmy, wynalazku, który mam nadzieję może niedługo znajdzie zastosowanie. Wynalazek ten dotyczy brudu, a właściwie walki z brudem, walki z zanieczyszczeniami. Chodzi mi tu zarówno o zanieczyszczenia organiczne różnymi toksycznymi, często substancjami organicznymi, jak i mikroorganizmami, bakteriami czy grzybami, wirusami. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy powierzchnię pokrytą magiczną substancją, którą można przedstawić tak jak tutaj na tym slajdzie. Mamy w powiększeniu przedstawiony materiał w postaci takich małych sześcianów. Jeśli jest to powierzchnia, ona niezależnie od tego, z czego jest wykonana, będzie ulegała zabrudzaniu. Powstają nam te niebieskie kropki, które tu pokazane, powinno być ich troszkę więcej, przedstawiają cząsteczki brudu. Wyobraźmy sobie teraz, że materia ta ma taką właściwość, iż po oświetleniu światłem brud znika, utlenia się, spala się. Powstaje wtedy dwutlenek węgla i woda, zupełnie nieszkodliwe cząsteczki i ściana, jeśli to jest powierzchnia ściany lub inna powierzchnia, pozostaje czysta. Jeśli wyłączymy światło, jeśli nie będzie dostępu światła do tej powierzchni, brud oczywiście znowu będzie mógł na ścianie pojawiać się, ściana będzie brudzić się od nowa. Takie materiały istnieją i są stosowane coraz powszechniej. Nazywają się fotokatalizatorami. Myślę, że to będzie jedno z najtrudniejszych słów, których użyję tutaj. I takim fotokatalizatorem może być bardzo prosta substancja, dwutlenek tytanu TiO2. Jest to biały proszek, bardzo często spotykany na co dzień. Dwutlenek tytanu jest znany jako tak zwana biel tytanowa, czyli biały pigment, który stosowany jest choćby w farbach do malowania ścian czy sufitów. I jest on nietoksyczny. Z tego względu możemy stosować go nawet w pastach do zębów jako środek ścierny. On właśnie umożliwia zachodzenie takich reakcji, które pokazałem przedtem, jednak ma jedną poważną wadę. Jest biały. Jeśli substancja jest biała, to znaczy nie absorbuje światła widzialnego, nie pochłania światła widzialnego. Z kolei jeśli światło nie jest pochłonięte, to nie może wywołać żadnego procesu fotochemicznego czy fotofizycznego. Jeśli popatrzymy na widmo światła słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi, zauważymy, że tylko niewielka część tego światła może być pochłaniana przez dwutlenek tytanu. To jest ten fioletowy fragment tutaj. Większość światła, zielonym fragmentem pokazany jest część widma, które nazywamy światłem widzialnym. Większość światła nie jest pochłaniana przez dwutlenek tytanu i dlatego nie może wywołać efektu, na którym nam zależy. Aby zatem móc wykorzystać dwutlenek tytanu tam, gdzie światła ultrafioletowego nie mamy, a więc na przykład wewnątrz pomieszczeń, musimy w jakiś sposób go zmodyfikować, nadać mu barwę, ponieważ jeśli będzie miał barwę, będziemy wiedzieli, że światło jest absorbowane. Jest to warunek konieczny, chociaż niewystarczający do tego, aby nasz materiał był aktywny. Na przykład gdybyśmy uzyskali jakiś taki żółty materiał, pomarańczowy, zielony, mamy szansę uzyskać materiał, który będzie fotokatalitycznie aktywny. Popatrzmy teraz na inną formę dwutlenku tytanu, na nanocząstki, czyli kryształy o wielkości ziaren, o wielkości kilku, kilkunastu nanometrów. Takie kryształy, jeśli nie agregują, nie łączą się, nie zbijają w większe aglomeraty, występują w roztworze, tworząc przeźroczystą, klarowną mieszaninę, tak jak tutaj jest pokazane na zdjęciu. Niestety dwutlenek tytanu ma tendencję do agregowania, do zbijania się w większe aglomeraty i do wytrącania się w postaci osadu. Dlatego taki roztwór, który tu jest przedstawiony, może być stabilny tylko w bardzo kwaśnych środowiskach. Nam zależy na tym, aby dwutlenek tytanu
zmodyfikować w taki sposób, żeby nadać mu dwie cechy. Po pierwsze, żebyśmy mogli stosować go w warunkach neutralnego pH, czyli w wodzie, a po drugie, aby nadać mu aktywność w zakresie światła widzialnego. Otóż udało nam się tego dokonać, stosując pewne modyfikatory organiczne, które po związaniu z powierzchnią tworzą barwne kompleksy, barwne związki. A więc mamy spełniony pierwszy warunek. Mamy barwę, mamy absorpcję światła widzialnego. Jeszcze nie wiemy, czy nadanie tej barwy wystarczy, aby uzyskać aktywność fotokatalityczną. O tym za chwilę. Ale tutaj oczywiście tego nie mogę udowodnić, ale proszę mi wierzyć, wszystkie te roztwory mają neutralne pH. Udało nam się uzyskać stabilność w wodzie dzięki temu, że zastosowaliśmy modyfikatory, które nadają pewien ładunek powierzchni nanocząstek. Te ładunki odpychają się, ponieważ są jednoimienne i uniemożliwiają agregację nanocząstek w większe twory. A więc mamy dwa efekty. Mamy jeszcze nie wiemy, czy aktywność, ale mamy absorpcję światła widzialnego i mamy stabilność w wodzie. No i teraz najważniejsze, czy nasze materiały są aktywne? Jeśli musimy wykonać trzy testy, aby przekonać się, czy taki materiał jest aktywny. My przeprowadziliśmy testy z bakterią Escherichia coli, która poddana działaniu światła widzialnego nie ginie. Światło widzialne nie przeszkadza w jej życiu, w rozmnażaniu się. Sam fotokatalizator, same te materiały, które przedstawiłem Państwu na poprzednim slajdzie, również nie szkodzą bakteriom. Bakterie świetnie radzą sobie w ich obecności. Ale jeśli użyjemy jednocześnie i światła, i fotokatalizatora, bakterie giną. I mówię tu tylko o świetle widzialnym właśnie. Podkreślam to, że to nie jest ultrafioletowe światło. Jest to światło, które widzimy, na przykład niebieskie. Skoro tak, pytanie, jak działa taki materiał? Niezależnie od tego, czy mówimy o aktywności niemodyfikowanego czy modyfikowanego dwutlenku tytanu, w pierwszym przypadku będziemy mieli absorpcję światła ultrafioletowego, w drugim światła widzialnego, pochłonięcie światła spowoduje wygenerowanie ładunków w obrębie takiego nanokryształu i te ładunki po dotarciu do powierzchni będą w stanie wejść w reakcję z wodą i tlenem i wytworzyć tak zwane reaktywne formy tlenu. Są to proste cząsteczki lub jony, które w bardzo efektywny sposób utleniają większość substancji organicznych. Dzięki temu mogą spowodować utlenienie brudu, a jednocześnie oczywiście są szkodliwe dla bakterii, gdyż niszczą ich strukturę. Ok, mamy materiał, który działa. Jest jeszcze jedno pytanie, które powinniśmy sobie zadać, mówiąc o katalizatorach czy fotokatalizatorach. Jak wygląda stabilność tych materiałów? Jeśli ktoś chciałby przygotować katalizator, który miałby prowadzić jakieś reakcje, nieważne jakie, katalizator powinien być trwały. Jeśli chcemy zabezpieczyć fasadę domu materiałem fotokatalitycznym, on powinien tam działać przez lata. Tutaj mamy pewien problem, ponieważ, jak powiedziałem, nasza modyfikacja nanocząstek dwutlenku tytanu polega na związaniu z powierzchnią związków organicznych. I te związki organiczne powinny ulegać utlenieniu, generowanymi reaktywnymi formami tlenu. I tak się rzeczywiście dzieje. Niestety jest kwestią tylko czasu, intensywności, natężenia światła, dawki światła, aż uzyskamy sytuację wyjściową, to znaczy nasz modyfikator utleni się, odsłaniając to, co mieliśmy na początku, czyli czysty dwutlenek tytanu. Materiał wtedy traci aktywność fotokatalityczną, traci barwę i najprawdopodobniej wytrąci nam się z roztworu. W takim razie, cóż, moglibyśmy powiedzieć, wyrzucamy ten materiał do kosza, szukamy innych, trwalszych materiałów. Ale możemy zadać sobie inne pytanie, czy jednak takie mało trwałe materiały możemy do czegoś wykorzystać? I dlatego my proponujemy zastosowania tych naszych materiałów do następujących dziedzin. Możemy wyobrazić sobie fotoleki właśnie, które pod wpływem aktywacji światłem mogą niszczyć albo bakterie, czyli takie fotoantybiotyki, albo mogą na przykład niszczyć komórki nowotworowe. Takie badania prowadzimy my, nie tylko my. Możemy wreszcie wyobrazić sobie powierzchnię
sprzętu medycznego, zwłaszcza tego jednorazowego użytku, który używany jest przez określony krótki czas, a następnie wyrzucany. W takim przypadku, jeśli mówimy właśnie o tych sprzętach medycznych jednorazowego użytku, powinniśmy pomyśleć o jednej rzeczy związanej z używaniem tych przedmiotów. Otóż bardzo często z ich użyciem związane są zakażenia szpitalne i prowadzące i wszystkie konsekwencje tych zakażeń, które prowadzą często do śmierci. Są szacunki, które mówią, że ilość śmierci spowodowanej zakażeniami szpitalnymi w Polsce rocznie, ilość osób umierających właśnie z tego powodu, jest podobna do ilości osób ginących w wypadkach samochodowych. Także jest to olbrzymia liczba, szacuje się ją na około 5 tysięcy osób rocznie. Jeśli zastosowanie bardziej sterylnych, bardziej bezpiecznych materiałów miałoby uratować chociaż kilka procent z tej liczby, kilka procent osób, wtedy na pewno warto taką metodę zastosować. I na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że tego typu badania, które my wykonujemy, nie są możliwe do wykonania w pojedynkę. Współpracujemy z wieloma osobami i właśnie na końcu chciałbym podziękować wszystkim osobom, które współuczestniczą w tych badaniach i które są tutaj wymienione. Dziękuję.